byłoby to dobre czy złe, gdybyśmy na przykład mamy dobrego gospodarza, no i na siłę musimy go zmienić, bo tak jest, tak mówi prawo, tak stanowi. Właśnie. Tak. Znaczy powiem tak, jeżeli by były takie przyjęte ustawowo uregulowania, to oczywiście, że trzeba się z tym pogodzić, bo taka jest racja stanu. My jesteśmy administracją samorządową, która wykonuje dyrektywy, czy powiedzmy ustawy przyjęte przez parlament, przez rząd. Czy to rząd? Byłoby, na pewno w wielu przypadkach byłyby duże straty, bo mieszkańcy najbliżej tego człowieka oceniają, czy to jest dobry akurat samorządowiec, to trudno powiedzieć. Stare jest Tom and Jerry. I tak najbliższą niedzielę. I to zawsze było. Tom and Jerry. Tak mówiąc o województwie podlaskim. No to może być fajne. Bo takie niewinne. Panie ministrze, jak pan to ocenia? Bo Tom teraz co najmniej wybory samorządowe, no ale myślimy ta polityka państwa, rządu. W jaki sposób też się odnosi do konkretnego województwa? Tu my dziś może bliżej o Podlaskim, ale nasi słuchacze, widzowie mogą sobie też odnieść to, co się dzieje w ich województwie. Ale mi się myślało, że ten Grzegorz Moj, tam w ogóle inaczej wygląda. W mieście czy tej małej ojczyźnie, tak jak tu pan wójt mówi. Państwo powinno w stosunku do obywateli spełniać szereg funkcji, zapewnienie bezpieczeństwa zewnętrznego, bezpieczeństwa obywateli. A to jest Jurgiel. Ważnym zadaniem, o którym dzisiaj rozmawiamy, to jest polityka rozwoju, czyli prowadzenie polityki rozwoju. Jest to rola państwa i jest to zespół działań podejmowanych w celu zapewnienia trwałego, zrównoważonego rozwoju. To znaczy, żeby nie rozwijać się kosztem przyszłych pokoleń, czyli zrównoważony rozwój i zapewnienie spójności społecznej, czy gospodarczej i terytorialnej. Taki cel powinien być realizowany przez państwo i w Polsce mamy taki system, że ten cel realizowany jest przez administrację rządową i samorządową. Od 90 roku w Polsce prowadzono już taki autentyczny samorząd terytorialny i to jest jedna z najlepszych reform, która była zrealizowana, bo widzimy, że od tego czasu nasze gminy rozwijają się. I teraz mamy czas, w którym dokonujemy wyboru, a w 98 jeszcze roku wprowadzono powiaty i samorząd województwa, czyli sejmik. I teraz zasada jest taka, żeby te wszystkie zadania, o których mówiłem, były tak podzielone pomiędzy te wszystkie organy, a więc rząd, samorząd województwa, powiat i gminę, aby następowała poprawa jakości życia, no żeby zapewniać godne życie Polakom. Tutaj na ile ta polityka może być spójna, bo też różnego rodzaju programy, różni ministrowie, prawda, cały rząd tym to się zajmuje, ale właśnie, żeby to było rozwijanie państwa, a nie takie, żeby też obywatele nie mieli takiego odczucia, że nas podzielono na Polskę A, B, a może nawet i C. Właśnie przez ostatnie, bo ja byłem kiedyś... No szukałem, ale ci... W Sejmie w 2006 roku ta ustawa o zasadach prowadzenia... Ale widzisz, jak jesteś... Ale patrz, z powodu papierosa, co ty robisz? Ale okłamałeś. Awantury z powodu papierosa, jak u Janka Witka. Z powodu twojego słowa. No. Ale tu chodzi o papierosy. Ale tu chodzi o papierosy. A że dasz? No, że dasz. I to najważniejsze. Wtedy też 8 miesięcy ministrem prowadzi rozwój w Polsce. No niestety w 2008 roku Platforma przystępując, obejmując władzę. Janek Witek też przyszła Litka Lipska i powiedziała, że ma papierosy. I szukała w torbie, a on zaczął na nią wypierdalaj z powodu papierosów. I ona je znalazła, ale po prostu jemu nie dała. Znalazła w torbie, ale szukała długo, bo nie mogła znaleźć. Co to znaczy, że papierosy z niego zrobiły potwora? No już tak się, ja mówię, na kobiety nie wypada tak wrzeszczeć. Dalej i tego, że wiesz, weszłaś tutaj tylko pod pozorem, że papierosy powiedziałeś, że masz, a nie masz. Tutaj po przejęciu władzy ten rząd, który miałem też przyjemność mi 2,5 roku, zmienił zasady tej polityki. No, a pijak to pamiętliwy jest na punkcie widzenia pieniędzy. To znaczy, powiedziała mi pani psycholog, nie dać mu nawet złotówki tak, temu bratu, co tak wódkę chleje. Bo jak jemu się da złotówkę, to on pomyśli, że mu się należy ta złotówka właśnie na alkohol. Mają do tego i tak zawsze już doprowadzić. Będzie.
i właśnie te dokumenty, bo może też warto powiedzieć, to te podstawowe dokumenty, które przyjął rząd w 2017 roku, po roku czasu, była to strategia odpowiedzialnego rozwoju, strategia, która właśnie określiła zadania i priorytety. A ten Stasiek, ten tego Tomka śpi już, nie? To jest poprawa warunków ekonomicznych mieszkańców i właśnie do zapewnienia spójności terytorialnej, społecznej i ekonomicznej. I do tego są jest strategia, która ma... Zobacz, jak na Messengerze nagrywa. To któraś kratka nie odtworzysz filmu. W oparciu o tą strategię przygotowywane są dokumenty wojewódzki. Najpierw jest strategia rozwoju danego województwa i taka strategia, ona funkcjonuje. No w tym momencie nie było internetu być może. I najpierw też ten strategia rozwoju musiała być i te programy operacyjne uzgodniona w zakresie środków pomocowych w formie tak zwanej umowy partnerstwa. Czyli umowa partnerstwa określa sposób wykorzystania środków w danym kraju. Strategia rozwoju województwa i jest też regionalny program operacyjny, który określa zasady wykorzystania środków unijnych. Rząd następnie zawiera kontrakt terytorialny pomiędzy samorządem województwa a rządem w celu realizacji niektórych co się nazywała zadań, od nazwiska rzeźbiarza, jak się ona nazywała. Są realizowane. Następnie mamy plany rozwoju powiatów, dziwna kobieta. I to wszystko powinno być w miarę wspólnie, a programy, które przygotowuje rząd, tych programów jest teraz bardzo dużo, myślę, że o tym potem będziemy jeszcze mówili, one mają podejmować interwencje, które będą wspierały obszary zapóźnione w pierwszej kolejności. Czyli takim przykładem jest, jak minister Bańka ma program budowy sal gimnastycznych, to w pierwszej kolejności jest lokalizacja w gminach, gdzie sali nie ma. Czyli tak, żeby to właśnie... też pytanie, na ile to ta strategia zakłada, że to będzie z pożytkiem, prawda, dla państwa, dla społeczeństwa, no bo łatwiej wybudować halę tam, gdzie jest dużo dzieci, dużo potrzebujących, aczkolwiek no, trudno zamykać drogę tym, gdzie tam jedna może szkoła jest. Też jest społeczeństwo, też ludzie chcieliby mieć gdzie się nawet spotkać, zagrać, a nawet potańczyć, tak? Bo nie mają żadnych innych możliwości. Ta sala byłaby taka może wielofunkcyjna. Jak to jest właśnie? Strategia, zadania, plany, a na przykład bariery, które też trzeba by pokonywać. Można, ojcze redaktorze, Kolno, myślę, czyli miasto, w którym jestem burmistrzem, wielkie miasto powiatowe, doskonale wpisuje się w strategię właśnie Prawa i Sprawiedliwości. Jesteśmy naprawdę, myślę, dobrym przykładem, bo jeżeli chodzi o nasze miasto, mieliśmy bardzo duże zapóźnienia. Zobacz, jak fajnie, zobacz. Mogę śmiało powiedzieć, że zaczynamy wyrównywać poziom przez rozwoju miastami takimi jak Kolno w Polsce centralnej czy w Polsce zachodniej. To zrobiliśmy dzięki programom stworzonym przez Prawo i Sprawiedliwość, tutaj przez ministra Jubiela, bo był twórcą na przykład programu Rozwój Polski Wschodniej, dawał nam szansę, jako małym miastom powiatowym, czerpania z programów ponadregionalnych. I my takie wnioski stworzyliśmy i otrzymaliśmy konkretne dofinansowanie. Pierwszym takim programem, dużym programem, który zrealizowaliśmy, to był program uzbrojenia terenów inwestycyjnych. Podzieliliśmy ten projekt na trzy etapy. Pierwszy etap to było uzbrojenie 12 hektarów. I tak po kolei mamy 33 hektary, tak, no ale trzeba było najpierw sprzedać te tereny i zasiedlić je. Wydawało się, że będzie to długo trwało, tak? Okazało się, że po 6 latach powstała nam mała taka strefa czy dzielnica przemysłowa miasta. Powstał bardzo ładny, jeden duży zakład, jak na warunki miasta powiatowego, bo za to miasto 80 osób. Ale tam na Podlasiu, jak się ludzie dogadują ze sobą, jak tam nie kłócą się, nie biją się. Okazało się w tamtym roku, że sprzedaliśmy wszystkie tereny inwestycyjne. Wyszła ta muzułmanka z domu, stoi tam przy drzwiach i mówi do nas, do grupy świadków Jehowy, że ci katolicy z tej wsi to tak nas tutaj nienawidzą. I co cieszy? A to było zrozumiałe, co ona mówiła, bo duże zainteresowanie.
bo jak ona muzułmanka, inna religia. Interesowali się Niemcami, a teraz mamy na oni nienawidzą. I myśmy pojechali z tej Kruszyniany. Fakt, że niebawem. Ja mówię. Ja mówię, przykro, że my mamy tam będziemy skomunikowani z Jowelkiką, bo już ostatnio. A to było ze 30 lat temu. Minister Adamczyk podpisał w Łomży. A to więc mówią, tam Arabowie muzułmanie są. Tam Cyganów mało jest, bo tutaj Cyganów tylko naprawdę południe, północ pełno. Z centralno-polską się jakoś tak dogadują i oraz krajami bałtyckimi, czyli uciekinierzy też są Ukraińczycy tutaj w Warszawie. Jakoś nikt nie ma pretensji do nich, chyba że Mareczek tylko. Mówi, to są skurwysyny zarozumiali, ja bym, no chyba bardziej od ciebie nie są zarozumiali. Program, który wdrożyło Prawo i Sprawiedliwość do Bałtyka, w jaka stacja, myślę, że tutaj kolega będzie mówił, Artur Kosicki, bo on... To są bariery, które rzeczywiście dziś może przeszkadzają w tej komunikacji, w tym, żeby się rozwijać. A takie bariery, które samorząd powinien pokonać, czy powinien pomóc społeczności lokalnej, myślimy, Grzegorz to moi, polityka państwa, wydawało mi się, że oni inaczej rządu, polityka... No wojewódzka, samorząd musi pomagać w rozwoju przedsiębiorczości, tak? Samorząd nie może tworzyć firm, tak? Ale musi stworzyć warunki do ich rozwoju. Czyli musi zastosować zachęty, ulgi podatkowe, tak? My takie mamy. Musi stworzyć właśnie tereny inwestycyjne, o których mówię, tak? Musi również stworzyć inkubatory przedsiębiorczości. My taki będziemy tworzyli. No i musi stworzyć warunki do edukacji, warunki do wypoczynku, bo to się wszystko wiąże. Nie może być rozwoju bez takich warunków dla ludzi, którzy mają zamiar zostać w mieście, czy mają zamiar przesiedlić się, tak, ze wsi do miasta. Tu musi być to wszystko powiązane, czyli rozwój najpierw przedsiębiorczości, rozwój przemysłu, usług, później rozwój bazy sportowej, kulturalnej, żeby ci ludzie z chęcią przybywali do... Jak w Pana czy w Państwa przypadku wyglądało wykorzystywanie chociażby tych środków unijnych, które muszą też jakoś współgrać z budżetem miasta. Naszym miasta, tak? Redaktorze, gdyby nie środki zewnętrzne, to miasto tego typu jak Kolno nigdy nie rozwinęłoby się do takiego poziomu jak w tej chwili. My tu zdobywanie środków, czy pozyskiwanie środków i zewnętrznych może ogólnie, bo nie tylko unijnych, ale są środki przyjeżdżające. A ty wchodziłeś tam na klatkę do mnie, czy nie? Dosyć spore dofinansowanie, bo niektóre programy... A, gdzieś tam łaziłeś po tych... ...dofinansowują zadania samorządu. A ta babka mówi specjalnie, na pana czekały te listy tutaj. I nie dała mi tego w siatce reklamowej, tylko wyjęła z tej siatki. Ja mówię, i środków inwestycji. Siatkę się daje i z listami. Rekord, no ale to wiesz, a w siatce to ja i to i tamto, ale ona z tej siatki wyjęła listy, ja mówię, czy ten Mareczek nie dał jej z siatką? No i szedł Mareczek, aż mi tam będzie pytał, będę pytał. Do miasta mamy 34 miliony, plus nie właśnie środki, czyli inwestycji wykonamy, wynaliśmy, niektóre już na ukończeniu są, niektóre skończyliśmy za 52 miliony złotych. Jedna kadencja. Do tego dochodzą inwestycje, które spływają z rządu, tak jak na przykład remont drogi krajowej. To jest główna arteria serca naszego miasta, które dzieli miasto Kolno na dwie części, tak? I mamy modernizację drogi, która naprawdę będzie bardzo nowocześnie zmodernizowana, bo będą lewoskręty, będą sygnalizacje świetlne, będą ronda. Do tego ścieżki rowerowe, tak? Zobacz, jaki jest tani, a dwa mobile, co ja mam. To właśnie z programu rządowego, który... Zostaniesz 10 złotych. Rząd inwestuje... Możesz przejść. ...samorządy, tak, żeby było bezpieczne. To jest na kartę. Plus, czy teraz wyprawka dla... Zobacz, ile masz internetu. Myślę, że w naszym mieście sporo osób. Było teraz dwulecie. Wzbogacił się. A dwa mobile i wydawali po 30. To jest bardzo duża kwota i wiele... Tam na klikasz, wchodzisz. Nie wszyscy zarabiają. Ten. Masz tam internetu sporo, ale naprawdę grosów. Problemy są też no możesz się wziąć. Różnego rodzaju, tak? Poza tym w powiecie mamy wiele gospodarstw małych. Tam nawet ciekawe to jest. Teraz było dwulecie. Oni dać.
pisałem. A ci pisałam. Badawali po 30. Megie do internetu. Że przerwę, ale że przede wszystkim się zwalnia, a stanie wyludniają. Dokładnie, u nas zaczyna się proces, bo my zmniejszyliśmy się o jakieś 2000 osób w przeciągu kilkunastu lat. Kolno było sporo większe, mieliśmy około 12 tysięcy, 12,5 tysiąca mieszkańców, mamy 11, tak? Czyli to pan mówi o tych inwestycjach, więc może sytuacja tego, że nawet jak młodzież wyjedzie na studia, to później wróci. Bo będzie może miała gdzie, będzie chciała wrócić do siebie. Ja tylko powiem tak. Ja w Kolnie się urodziłem, wychowałem, pracuję cały czas i powiem tyle. Ja do tej pory widziałem, jak w Kolnie raz na dwa lata, raz na trzy powstawał blok spółdzielni mieszkaniowej. Dzisiaj to jest pierwszy rok, w którym w Kolnie buduje się na przykład cztery bloki. I budują jak deweloperzy lokalny deweloper, ale również deweloperzy z zewnątrz. Świadczy to o tym, że analiza dokonana przez nich wskazuje na to, iż Kolno będzie się rozwijać, tak? Bo inaczej kto by inwestował? Poza tym rzeczywiście sprzedali prawie wszystkie te mieszkania, tak? Z Kolna przenosimy się do Sokoły. Czcigodny ojcze. Inna jest sytuacja na pewno miasteczka, gdzie jest zwarta zabudowa, 12 tysięcy, w naszym przypadku jest około 6 tysięcy. I jest inna specyfika. Tutaj została poruszona sprawa rozwoju. My się bardzo cieszymy, że obecny rząd od kwietnia wprowadził, że cała Polska specjalną strefę. Co to oznacza? Że nie tylko w wydzielonych miejscach, ale każda gmina ma równe szanse stworzenia terenów inwestycyjnych, co jest bardzo tak istotne. Fajnie było. Będą te same ulgi, te same zwolnienia. Czy na przykładach, czy na razie na papierze? Już przygotowujemy tereny inwestycyjne, około 20 hektarów, po to, żeby móc tych inwestorów ściągnąć, ale rozmowę prowadzimy z Suwalską Specjalną, z prezesem, Suwalską Specjalną Strefę Ekonomiczną, bo on będzie prowadził patronat, że jest szansa na to, żeby w tych Sokołach też mogły powstać tereny inwestycyjne. Ale chcę być jeszcze jednej rzeczy. Te, które już są, mogą się rozwijać, no bo tak żebyśmy nie stali się teraz miasteczkiem przemysłowym, jak mieliśmy oczywiście, na przykład rolnictwo. Oczywiście, rozwijać. Ale ja chcę powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy. Czym się wyróżniamy? Gmina, tak jak podobnie u kolegi, 6 tysięcy, ale dotknęły też te trudne czasy, chodzi o demografię. Mieliśmy 9 szkół, są dwie, ale po tych szkołach otworzyliśmy specjalne ośrodki. Chcę się pochwalić, że jednym z takich, na przykład Dworaki, gdzie jest 122 miejsca, jest zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, jest od 1 lipca szpital psychiatryczny z oddziałem psychogeriatrii, gdzie pracuje 70 ludzi. I to nie tylko z gminy są, ale z całego województwa i nawet z kraju, z zagranicy zaczynają. Także każda gmina ma swoją specjalizację, ale ten rząd dał równą szansę, żeby nie tylko centra wzrostu to jest Białystok i co utworzono poprzednia władza? Że utworzono wokół Białegostoku taki wianuszek, bo białostocki obszar funkcjonalny. A po co? Po to ten te gminy, żeby Białystok znów mógł sięgnąć 80% środków regionalnych, nie szukając... Sprawiedliwie byłoby ile? Uważam, że proporcjonalnie do mieszkańców, ale też mieli możliwość centralnych środków. Natomiast już gminy wokół się zajęły, a Sokoły, tak, my na przykład z PROW-u mieliśmy jako gminy całe województwo 240 milionów, a w tej kadencji, w tej perspektywie było 60 na wszystkie. Czyli jedna szansa, po to, żeby dać na przeróżne rzeczy. A dlaczego? Marszałek Dworzański na koniec w kadencji znalazł zatrudnienie u prezydenta Białegostoku. No to są takie zagrywki. Uważam, że który jest odpowiedniej opcji. Natomiast tutaj jest uczciwe podejście, danie równej szansy dla każdej gminy. Gdzie myślicie to dalej, gdzie myśleliście i gdzie myślicie to dalej wykorzystywać? Bo jak mówimy wybory samorządowe, no to od poniedziałku sytuacja może się w wielu miejscach zmienić, ale jest jakaś taka perspektywa, no bo samorząd też mi się wydaje pewna ciągłość, tak? To nie, że jeden sieje, drugi pali, tylko że rozwijamy, bo mamy ludzi, mamy gminę, mamy pieniądze i teraz co chcemy zrobić? Jakie nam rząd stworzy?
stwarza warunki, a my jako samorząd co możemy wziąć i zrobić? Oczywiście, my musimy się w tych warunkach odpowiednio znaleźć, dopasować do swojej wielkości ten garnitur, bo on nie może być za duży, tak jak ojciec wspomniał o tej sali gimnastycznej, czy sali, ona nie może być przewymiarowana, tak jak w wielu rzeczach. Pobudowano wiele rzeczy, bo były pieniądze. Nie, ja uważam, że... To potrafimy wykorzystać. Problem jest to utrzymać. Ja na przykład dlaczego zrobiłem doktorat? Bo sanitacja wsi. Nie poszedłem w to, żeby kanalizować wioski odległe od Soku, bo mamy nie tylko tak skoncentrowane jak miasto, tylko Sokoły, 1500 i wioski po 15 kilometrów. I najpierw zrobiłem piękny plan kanalizacji do tych wszystkich, ale koszty utrzymania by nas zjadły. I dlatego oczyszczalnie przyzagrodowe, które w Niemczech podejrzałem, hydrofitowe, bardzo tanie, gdzie sami rolnicy budują pod naszym nadzorem, współpracujemy w tej dziedzinie z wieloma instytutami. Zadowoleni są z takich. Oczywiście, co jest ważne, że nie buduje firma, tylko pod naszym nadzorem sami. Czyli nie dajemy ryby, tylko utrzymujemy. Znaczy dobrze, jeżeli środki własne potrafimy sami, wykorzystać, żeby nie było tak, że one gdzieś idą, prawda? Ale później to trzeba utrzymać. I tutaj chodziło o tej całej sprawie, żeby jak najtaniej, żeby można było to utrzymać. Bo tak jak w każdej wsi nabudowano świetlic i teraz nie ma pieniędzy na utrzymanie. Mamy eksperta do spraw inwestycji, pan Artur Kosicki. Pan jest w takim zespole doradczym, na czym ta sprawa polega. Jak to się odbija, czy może odbić w samorządzie i w jakim samorządzie? Zespół przygotowuje założenia do zmiany przepisów prawa budowlanego i systemu planowania przestrzennego. Oczywiście jesteśmy na etapie już tworzenia konkretnych przepisów prawa, ale ja bym chciał jeszcze wrócić troszeczkę do tego zrównoważonego rozwoju, o którym mówił pan minister, o którym mówili moi przedmówcy. Ja bardzo pozytywnie oceniam tą kwestię wdrażania tej zasady zrównoważonego rozwoju, zarówno w perspektywie województwa podlaskiego do reszty kraju, jak i w samym województwie podlaskim. Dlaczego? Na przykład z jednej strony rząd zabezpieczył środki na budowę tak ważnej drogi nie tylko dla województwa podlaskiego czy miasta Białegostoku, jak i dla Karpatii, czyli drogi łączącej kraje bałtyckie razem z południową częścią Europy, ale też zwiększył środki na budowę dróg lokalnych. To jest właśnie ten zrównoważony rozwój. To znaczy drogi powiatowe, drogi gminne i z drugiej strony ważna inwestycja kluczowa dla województwa, dla państwa, czyli Via Carpatia. To jest... Wydaje się tak na zdrowy rozum, tak, z rozsądku, że my powinniśmy, jak jeździmy, mamy jakąś gminę, miasteczko, to nie powinniśmy jeździć po dziurach, bo to dla nas to jest. Tak, ale to jest właśnie namacalny przykład z wdrażania zasady zrównoważonego rozwoju, że są środki na te drogi krajowe, one są zabezpieczone, to jest już S8, czyli na przykład droga łącząca Warszawę z Białymstokiem, która już od dzisiaj jest cała przejezdna, dwujezdniowa. To jest na przykład droga z Kuźnicy Białostockiej do Białego Stoku, czyli do przejścia z Białorusią, która jest bardzo też kluczowa, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy naszego województwa, naszego miasta. Także tutaj ta zasada jest wdrażana, wygląda to w mojej ocenie bardzo dobrze. Też w kwestiach na przykład inwestycji kolejowych. To są zarówno Rail Baltica, czyli kluczowy szlak kolejowy, ale i też modernizacja małych stacji, dworców. Było taki czas, że nastąpiła pewnego rodzaju zapaść, tak? Można być w wielu sektorach. I teraz co próbujemy, co wybudować lepszy dworzec, odnowić tą drogę kolejową, ten transport. Tak to właśnie wygląda. Redaktorzy, w tej chwili w planach Ministerstwa Infrastruktury jest budowa na przykład sieci Mazurskiej Kolei. Jest to uzasadnione czymś? Ja myślę, że tak. Bo ktoś może powiedzieć, no po co oni to budują? Czy to jest... Ja myślę, że jest bardzo uzasadnione, bo mamy dzisiaj naprawdę, jeżeli chodzi o Mazury, wielu turystów. Tak? Wielu turystów, którzy no, muszą albo jechać własnym... Turystów mamy czerwiec, październik, tak? No dobrze, tak, no ale później możemy wykorzystywać tą kolej jako kolej do transportu, tak? My jesteśmy na tej mapie, ponieważ z tej pętli mazurskiej na przykład kolej będzie przebiegała przez Kono do Ostrołęki i z Ostrołęki do Warszawy, tak? I to umożliwi nam
przemieszczanie się do Warszawy jeszcze szybciej niż na przykład drogą ekspresową Jabłonka, tak? Pod warunkiem, że będzie to kolej nowoczesna, że trakt kolejowy, czyli tory, popularnie rzecz biorąc, mówiąc wprost, będą bardzo dobrej jakości. Jeżeli to wszystko się stanie... Zwrot, koszt, czy opłacalność? Ja myślę, że opłacalność transportu kolejowego będzie znacznie wyższa niż przemieszczanie się własnym autem, ponieważ trzeba zauważyć, że jeżeli ten trakt będzie od, powiedzmy, granicy, granicy z Rosją, tak, obejmował dodatkowo pętlę mazurską, tak, czyli Giżycko, Orzysz, Luciane, Pisz, Mrągowo, tak, to proszę zobaczyć, ile to jest ludzi. Jakie to jest potężne skupisko ludzi, tak? Warunki środowiskowe, co na to? Ja myślę, że warunki środowiskowe są dosyć dobre, bo na przykład większość tej linii będzie przebiegała po starym trakcie, którym funkcjonowała na przykład kolej wąskotorowa, którą zlikwidowano w 1974 roku, tak? I tu ministerstwo naprawdę podeszło do tego moim zdaniem bardzo profesjonalnie. Oczywiście wielkość składów, tak? Ilość, czy to będzie jeden szynobus na przykład w okresie zimowym, a w okresie letnim, tak, będą to 4, 5, 6. Ja tylko, ojcze, powiem jedno, ja przekonałem Ministerstwo Infrastruktury, ministra Adamczyka, tutaj z ministrem Krzysztofem Gierwiełem, zabiegałem tak naprawdę od momentu, kiedy byłem starostą kolejskim, o modernizację drogi krajowej. Nikt tego nie brał pod uwagę. W okresie zimowym my mamy małe natężenie, ale od długiego weekendu, maju, do końca września, przez Kolno w ciągu doby, czwartki, piątki, soboty, niedzielę, przejeżdża 14 tysięcy aut na dobę. My mamy mało tirów. Znaczy, przez pół roku, wie, to więc taka inwestycja jest opłacalna, ale jeszcze dla mieszkańców też na plus, bo też mogą korzystać. No tak, ale teraz zobaczymy, że natężenie ruchu jest bardzo mocne. Gdyby młodzież mogła wsiąść w pociąg, tak, i przyjechać sobie, to podejrzewam, że ruch na Mazurach zupełnie będzie inny. Będzie przede wszystkim bezpieczniej, myślę, że taniej, a poza tym, tak jak mówię, to nie może tak być, że mamy rozkład jazdy na cały rok i koniec. No, mamy po prostu możliwość regulacji tego, czy to będzie jeden szynobus, dwa, trzy, cztery w ciągu. Proszę? Bo jest, nie. Ale tak, ja chciałem tylko powiedzieć o tym, że ten rozwój komunikacji, on będzie miał, to już chciałem zasygnalizować, przede wszystkim te miasta mniejsze się nie będą wyludniały, bo to sprawne przemieszczanie się mieszkańców między dużymi, między tymi mniejszymi ośrodkami, czyli dojeżdżanie właśnie do pracy, tak, czyli z Kolna do Łomży na przykład, tak, czy z tych miejscowości podbiałostockich do Białegostoku, umożliwi to, że ci ludzie jednak tam będą mieszkali dalej w tych miejscowościach, będą mogli korzystać z mniejszych takich, powiedział, kosztów życia, a przez to te zarobki będą mogły być większe, będzie więcej zostawało w kieszeni tych mieszkańców, bo oni nie będą musieli tam jechać i żyć, tak? Tak jak w Białegostoku osoby wyjeżdżały, bo bardzo dużo osób młodych wyjeżdża do Warszawy, teraz być może, jeżeli już ten, powiedział, czas dojazdy do Warszawy jest o wiele mniejszy, więcej osób się zdecyduje zostać jednak w Białymstoku i doskakiwać do tej pracy, czy dojeżdżać, bo są takie osoby, które już tak, to jest na całym świecie. Cieszą jedne rzeczy. Tutaj koledzy mówią o rozwoju, a my mieliśmy taką sytuację, że za poprzedniej władzy zamknięto linię kolejową Łapy-Ostrołęka w 2000 roku i o zgrozo w 2009 roku Platforma z PSL-em, jak rządzili, to rozebrano część tej bocznicy towarowej. Dlaczego? Żeby mniejsze podatki były i budynek. No to jest rzecz haniebna. Argumenty za rozwiązaniem takiej linii komunikacyjnej. Do prokuratury było to doniesione. Dlaczego? No bo się nie opłaca. To było zwijanie Polski. Dzisiaj dzięki Bogu w kwietniu wróciła linia za tej władzy. Jeżdżą pociągi tranzytowe. Musimy jeszcze stację towarową odtworzyć. Ale jest ta nadzieja, że ta Polska się rozwija. Jak nie było pieniędzy, jak to słynny jeden z ministrów
których mówił, że nie ma pieniędzy na nic, tak teraz się znalazły i są, i dzięki Bogu, że to się wszystko rozwija. Jesteśmy to nasze pieniądze dla nas. No? Oczywiście, a poprzednio mafie wyprowadzały. Panie ministrze. No, rozmawiamy o wyborach samorządowych, to jest jakby kolejny etap wybrania nowych ludzi, tych, którzy mają pracować w takim rozwoju gmin, powiatów czy województw. I na czym polega ta szansa? No po pierwsze, tutaj pan Kosiński mówi o nowej ustawie, nowej w ogóle zasadach programowania rozwoju w sensie polityki przestrzennej, bo teraz w Polsce co nas czeka? Jeśli ma ruszyć ten port centralny, to cała koncepcja ochrony przestrzeni kraju będzie też musiała być zmodyfikowana. I po pierwsze, rząd ma i jest przyjęta Krajowa Koncepcja Gospodarowania Przestrzennego. To jest taki dokument, który określa politykę przestrzenną, lokalizację różnych funkcji kraju, przemysł na przykład sieci gazowniczej, tej dużej energetycznej i to wszystko jest tam zawarte. Następnie tutaj to robi rząd i strategię rozwoju teraz mamy, natomiast co robi województwo? No, sejmik województwa tutaj. Bo tak jak pan minister też mówił i tak my tak myślimy, że to było też spójne, żeby to było wykonalne, tak? Nie tak, że ktoś w Warszawie na papierze napisał, a teraz jak my to mamy zrealizować, a w ogóle czy są obywatele wzięci pod uwagę, tu ich pole, tutaj prawda, ich domostwo i jakaś ta infrastruktura. Niedawno ktoś mi powiedział, że tak wymyślono jakąś drogę, że mieliśmy do pola wyjście przez podwórko, a teraz musimy samochodem 15 czy ciągnikiem jechać 15. Teraz właśnie w tym systemie zarządzania naszym krajem, tym rozwojem, sejmik województwa, więc radni, wybieramy ich w województwie 30, to są ludzie, którzy mają zarządzać województwem w zakresie rozwoju gospodarczego. Jakie przyjmą kierunki, jaką politykę gospodarczą, jaki rozwój gospodarki, czy w innowacje, finansowanie, bo jest ten program operacyjny. To od tych ludzi zależy, dlatego następnie mamy powiat i gminy. Tutaj widzimy, dlatego pan Duda czy pan Zajkowski to są jedni z lepszych wójtów i burmistrzów na terenie województwa, żeby współpracuje z nimi już od kilkunastu lat. I teraz ważne, żeby mieszkańcy wybrali te osoby, które zapewniają jakby pracę i zapewniają myślenie w kierunku rozwoju, czyli takie działania, takie zadania wymyślają i takie programy, no, które prowadzą do rozwoju. Dlatego mówię tak ważnych tych wyborach, bo później na poziomie, czyli mówimy o planie strategii województwa, ale w gminie mamy plan rozwoju gminy. To jest taki dokument, który na 5 lat powinna przyjąć Rada Gminy, burmistrz to przygotuje, czy wójt. I tutaj muszą to zrobić ludzie. Tutaj państwo nie decyduje. Państwo jest nadzór wojewody, ale on jest pod względem przestrzegania prawa. Natomiast to, co się w gminie robi, to zależy od tych ludzi, których wybierzemy. I dlatego trzeba oceniać tych, którzy do tej pory realizowali politykę w gminie. Albo wyborca kartką zatwierdzi ich jeszcze raz, albo wybrać nowych, którzy przedstawiają w trakcie kampanii, bo teraz taka. No nasze też pytanie, czy to koresponduje z naszymi potrzebami. Ludzie się też o to pytają, bo to mówię, można na papierze ktoś może coś wymyśleć, ale właśnie czy na ile nam to pomaga i jest bliskie nam, czy ktoś nas rozumie. Tak? Ja uważam, że rola szczegół. Wójta, tego lidera, którego ludzie wójta, burmistrza, prezydenta wybiorą, tak jak to nie tak jak grają szczerze, lekarza. Wczoraj byłem w Fasach, bo ja jestem teraz na spotkaniach średnio dwa razy dziennie w całym województwie. Właśnie uczestniczę w tych spotkaniach. Wczoraj byłem we wsi Fasy, to gmina Dożnia, to jest moja gmina. Było ponad 100 osób. Naprawdę ludzie są zainteresowani, co będzie robione, co się dzieje. To mnie bardzo wzmocniło, że już jest taki okres, bo pamiętam, że jeszcze kilkanaście lat temu różnie z tym było. A jakiś tam wójt jest, czy burmistrz. Teraz był kandydat, jeden z kandydatów, no i przedstawiał, co on chce zrobić. Były konkretne pytania. I to cieszy, że właśnie taki ruch jest, że osoby się aktywizują, że tylko trzeba wybrać tych, no, którzy no, gwarantują w jakimś sensie rozwój. No i jest potem, żeby już mówić o jakby, jeśli się nie uda wybrać właściwego wójta, to mamy w naszym systemie referendum
mieszkańcy mogą odwołać. Także ten system nie jest tak, że bierzemy teraz na 5 lat. Jeśli on nie będzie sprawdzał po roku, dwóch, że musimy się 5 lat męczyć. Możemy jako mieszkańcy danej społeczności lokalnej odwołać. Czyli to jest też... Myślę, że w małych społecznościach ten kontakt ranny, burmistrz, mieszkańcy jest prostszy, tak? Że tutaj, jeżeli jest się dobrym burmistrzem, dobrym radnym, to się słucha tego, co ludzie mówią, czego oczekują, tak? Bo jeżeli będziemy robić wbrew tym oczekiwaniom, no to po jednej kadencji, tak, przestajemy być wybierani, tak? Dlatego kolega Józef, czy ja już trzecią kadencję jesteśmy pewnie burmistrzem, wójtem czy burmistrzem, że słuchamy. Dziękuję. Ja zaproszę może naszych widzów, słuchaczy. Drodzy Państwo, czekamy też na Państwa pytania. Telefony do studia telewizji Trwam i Radia Maria. Słuchacze radia też prosimy o kontakt na telefony telewizyjne. 56 657 0011, drugi 56 657 0012. Telefony w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Dla widzów i słuchaczy z zagranicy 48 56 657 0013 i 48 56 657 0014. Prosimy też o wyłączenie czy radia, czy telewizora, chociaż ciszenie go, gdy się połączymy z naszym studiem, przedstawienie się, skąd telefon i oczywiście od razu też do rzeczy. Panie Arturze, bo Pan też jest doradcą zespołu, który przygotowuje reformy procesu inwestycyjnego budowlanego, tak? I...
Thank you.
przegrałem.
Nie gadają jak długo. Thank you.